Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się kolejny już raz w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, dziś kontynuujemy nasze przygody w śnieżnych górach. I tak, po tym jak ostatnio wspomniałem, że muszę się pozastanawiać, pomyśleć co i jak, dzisiaj podjąłem decyzję, że jakoby naszym gościem specjalnym na ten odcinek był nasz koci złodziej, którego może nawet, jeśli przeżyje, chciałbym honorować już mianem jednego z ludzi z mojej ekipy, że tak nazwę. Więc tak, ale zanim coś dalej, to po prostu ruszamy. Trzymajcie kciuki, żeby mi się to udało, bo ja nie chcę śmierci. Dobra. Pokonaj jakiegoś tam wyjątkowego bałwana czy coś takiego. O, okej, okay, co? Myślę, że trochę się nie zgadza z moimi planami na to wszystko. Bo mówiąc szczerze, liczyłem na to, że on będzie może na przykład, no, coś tutaj związanego z obrażeniami fizycznymi, to wtedy wiecie, sobie po prostu nie poradzimy, a tutaj proszę, podatny na magię. Wiecie, nie żeby to był wielki problem, ale po prostu będziemy musieli inaczej do tego podejść. Zamiast walczyć po Blades 4 od razu, będziemy musieli spróbować zacząć od zgromadzenia czegoś, co da nam też trochę magii. Po tym, jak będziemy mieć już Blades 4 ewentualnie. A teraz walczymy z kozą, która może nas zabić, więc rzucamy kotem. Wiem, że mam tam Swifta, ale no. I znowu rzucam kotem, a ten niestety nas okrada. To był najsłabszą rzecz, więc na szczęście Shiftem go wykończymy. Jej. Dobra. I teraz od czego tu zacząć? Nie mam nigdzie blade'ów, więc zacznijmy od ranged. Okej, okay, na poważnie, gościu. Na pewno respekt za to, że dotarłeś, ale lepiej odsuń się od tego wszystkiego. W sensie, pozostali są nawet milutce, ale ten jeden jest naprawdę okropny. Po prostu był pewien nawiązanie do tego, że my idziemy tutaj dalej, bijemy się dalej w ogóle, ale mniejsza. Tak. Station up. Nie wiem, jak działa to wszystko, więc powiedzmy, że zacznę od Katnipa. Lomp jakiś. O. Kurczę, to jest ryzykowne. Ja po prostu nie wiem, co oni tutaj mają za szkile. Wiecie, nie żeby to był problem, bo wydaje mi się, że no, szybko i tak go ubijemy. Mam moment takie obrażenia i wszędzie jest Swift. Inner, o, to akurat kojarzę, więc szybko to. Throwcut? Throwcut, tak. Throwcut będzie najlepszy. No i w sumie gwarant wygrania dzięki temu, że mamy wszystko Swift. Dobra, tutaj mamy więcej Swiftów, super, tylko to nie to, co powinniśmy zbierać. O. To mogę wziąć. Daję zawsze jakieś magiczne obce przeciwko tamtemu. I teraz tak. Jeszcze z nim, czy już z kimś innym? Powiedzmy, że zrzucę jeszcze jego i tak, tak. No, jak mówiłem, chcę po prostu wykorzystać się w pełni możliwości. Zacznijmy od Mind Strike'a. Jako, że wiemy teraz, jak on działa. Teraz mogę zarzucić w sumie Shifta, żeby tylko dobrać jeszcze więcej kart i wiecie, mieć więcej opcji. A w tym momencie najlepszą opcją będzie chyba rzucenie kotem. Tak. I cóż, no. Na obecny moment, jak mówiąc szczerze, początkowo bałem się o to, jak to wszystko wyjdzie i czy nie padniemy jak nasz koci kradziej. Nie. Głupie to jest to, że jak już ruszę kartę, to muszę po prostu użyć. Ale proszę, no świetnie sobie radzimy, więc jest dobrze. O, sort. Dwa do blade'ów. Jeszcze tylko dwa blade'y i będziemy mieć kompleta. Dobra, to teraz ta foka, a potem tamten yeti. I jak już to nagrabiamy, to będzie można chyba szukać więcej snowball. Zacznijmy od... Nice. Teraz dostaję DK, więc dwa obrażenia wywołują dodatkowego obrażenia. Potężny efekt. Snowball, niestety teraz się nie przebijemy, więc Katnip będzie najlepszym wyborem. I Prance, który... Prance w sumie, który już teraz go dobije. Dobra, a co my tu teraz mamy? Nie. O, to fajne, ale nie. Nie. I to w sumie nic przebiega nie ma. Dobra,
i jakiś królewski Yeti. Oczywiście, że będę musiał go zobaczyć. A pokoje tylko i wyłącznie idące prosto. I zapnie mu Yeti z ołówkiem, ale trudno się już mówi. Oj, to jest wredne. Jedno magiczne obrażenie i kradnie 25% naszego złota. Dobra, czyli już wiem, że królewski Yeti jest dobre, tylko jeśli ma się milion bloków gwarantujących blokadę magiczną. Oj, dobra. Najmniej już wiem, że to jest dziadostwo i tyle. Ale okej. Czy jest tutaj coś takiego wyjątkowego, co teraz powinienem zrobić? Chyba nie, więc powiedzmy, że nasz katnip. I super slice za 3 obrażenia. Tak. Teraz fokus. Dobra. Joink. A nie będzie joinka, bo będzie Fire Blast, który cię wykończy. To są bałwany. Ja sobie świadom, że to są bałwany. Wygląda jak Yeti. I dobra, udało się. The more you know, achievement. Za... wszystkich kart w Gildopedii. Więc jej, mamy to. Teraz będzie można swobodnie, bezproblemowo radzić sobie ze wszystkim. Bajskim Elementala nie chcę. Więc zobaczymy tego Yetiego. Znowu idziemy powoli dalej. Okej, czyli ten po prostu Confusa nam zrzuca. Tak więc zapamiętam sobie, nie jest on groźny. Póki co sobie katnipujemy. Miskerate, potężny. Lady czwórki po prostu bardzo warto, bo w ten sposób... po prostu nie ma rzeczy, która zadaje jedno wrażenie. Okej, wniosek na przyszłość. Warto wymienić w takim razie moc mnicha na ewentualne ten, jak to się nazywa. Na ewentualne Blady czwórki. Dobra, tego jeszcze nie widziałem, więc jego trzeba zobaczyć. Na wszelki wielki postawię go jeszcze tam. No i mały zbliżamy się już do tamtego gościa. Ten akurat nie jest niczym wyjątkowym, więc zaczniemy od Main Strike'a, żeby mieć więcej kart. Teraz tak. Lead, czemu Bled? Chyba Blitz się to mówi, albo coś takiego, ale mniejsze. Dodaję jedno obrażenie fizyczne w każdej rundzie mu to, więc jej. Teraz tylko jeszcze burn by było super. Ale no. Przejmujmy się tym do końca. Katnip. Niestety stracimy jakąś kartę, na szczęście Fire Blasta, więc nie jest tak źle. I Scratchem go wykończymy. To jest takie piękne. Okej. Okay. Teraz przedmioty. Tutaj stracimy takie, ale zyskam Repela i Rekindle. To nie opłaca się, to zdecydowanie nie. Ranged nie możemy stracić. Szczerze, chyba jeśli już to wezmę. Zawsze jakaś, wiecie, blokada. No i teraz... Yeti z ołówkiem. No drogą też najpierw to był już ostatni Yeti, zanim pójdziemy walczyć z nim. Bo tutaj będzie wtedy jakiś bonus pozytywny na niego. Jak ten ma... A, zobacz, jak ostatnio widziałem. Jedna blokada wszystkiego. I to jest to znane. Czyli głupoty 2 dostajemy. Nie jest nic wielkiego, więc okej. Okay. Po prostu zaczniemy od czegoś takiego. I tak. Szczerze, naprawdę zapomniałem o tym, że już go znam. Wydawało się czymś nowym. Ale to nie ma co się dziwić, ja po prostu nie należy do tych, co najlepiej pamiętają. Takie aspekty ostatnich, w szczególności w ostatnich czasach. Okej, okay. I dziękuję bardzo, zwyciężyliśmy. Ledwo, ale się udało. Armor 1, 2 życia to Team Rekindle. Tutaj tego nie mogę. Po prostu, no jednak... Nie? To Rekindle jest aż tak tego warte. Nie, no 2 życia jest więcej warte niż jedno Rekindle, więc tak. Wiesz, naprawdę nie ma co robić, tylko tych 3 Yeti pokonać i będzie dobrze. Okej, okay, zaczynamy od Eviscerate'a w takim wypadku. Potężny opener. Teraz Bleed, właśnie, czy Bled. Nadal nie wiem, ale no, mówię Bleed, mi się wydaje, że Bleeding się mówi czy coś takiego, więc chyba to jest Bleed, ale mniejsza. Jak mówię, nie jestem ekspertem od Englisha. No i zwycięstwo. Udało się, bezproblemowo. Piękne to. I czy jest coś do wymiany? Na. Idziemy dalej. Nawet po prostu skip turn zrobić i... Chociaż są jeszcze jakieś inne fontanny.
Okej, pozytywna. To jest. Pozytywna, a tutaj pewnie negatywna. Jak na złość? Nie, pozytywna, dobra. Widzę, że szczęście tym razem jest po naszej stronie. Nieblokowalnych ataków akurat nie mamy, więc nie będzie aż tak dobrze, ale... Przynajmniej... no... Przynajmniej po prostu będziemy mieć milion pozytywnych efektów na walkę z Yetim, który jest... w sumie... podatny na magię. A my nie mamy żadnej magii, więc te wszystkie bonusiki zdecydowanie będą przydatne. No... to są jakieś żarty. Żadnych pozytywnych kart. Chociaż dobra, teraz mamy potężny jeden cios. No, teraz musimy liczyć tak naprawdę na szczęście, żebyśmy nie zginęli. Już dobra, już nie zginiemy. Udało się. Ledwo, ale się udało, więc no, jej. Teraz co tu mamy? Stacja Eviscreator, zyskam jakieś inne rzeczy. Tutaj zyskam stację za dużo, tutaj nie, to... nie. I po prostu. No idź kolego, teraz szybko sobie po... wszystkie po prostu panienki. No i jesteśmy już gotowi na starcie. Więc trzymaj tak kciuki, żebyśmy dali radę. Bo jeśli nie, to się załamię się. Strach. Po zagraniu karta zyskuje 2 obrażenia fizyczne. Oho. Loafing. Zamień tą kartę z strachem, czy z firem, jeśli jest on w talii lub na discardzie. Chyba to jest ciężkie. Okej, ale zaczynajemy od dice w takim wypadku. I nie rozumiem do końca, o co z tym chodzi, ale dobra. Eviscerate. A, dobra, to po prostu się z firem zamienia i ten fir będzie coraz potężniejszy i potężniejszy i potężniejszy. Okej. Prowcat. Po prostu Prowcat, tak. I... powiem wam szczerze, spodziewałem się, że będzie większym wyzwaniem, ale jednak mieliśmy farta i go pokonaliśmy od tak po prostu. Jej. Wow. Fajne, inny tekst tam dał Bart chyba niż zazwyczaj. Jeszcze mamy Seer, najlepsze chyba coś, co można dostać. Wszystkie potwory zawsze mają predictable, czyli będziemy zawsze widzieć, co nadchodzi. Dobra. 220. Coraz bliżej nam do 750. Chociaż jeszcze daleko. Tatnie. Nie wierzę. Gary, arcywyganin jest zdeterminowany, żeby nas pokonać. Musimy się nim zająć. Nie, to piękne po prostu. Po prostu piękne, więc... Nie, ja podziwiam po prostu piękno tych pomysłów Gildii Dungeoneeringu. No, dobra. Wybaczcie to cięcie, ale po raz kolejny domownicy zrobili swoje i przeszkadzali. Więc tak, idziemy walczyć z arcywyganinem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, wystarczy tego. Nie atakuję zazwyczaj tych pięknych stworzeń tego świata, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Tak szybko jak skończę moje... domowe roboty... batoniki energetyczne? Coś takiego? Nie wiem, mniejsza co. Tak czy siak, po prostu rozstawiajmy to, co tutaj mamy. Szykujmy się na walkę i... cyk. Znamy kotem, który pewnie z tego nie jest zadowolony. Shift, żeby po prostu dostać jakiekolwiek tam bonusiki. Zobaczymy, co to za karta. Idealnie, rzucamy kolejnym kotem. Pewnie równie niezadowolonym co ten pierwszy. A na końcu podrapiemy tego jaka. I w ten sposób wygramy. Dobra. I uwaga, uwaga, pierwsze przedmiociki, co my tu mamy? Fire Blast i Mind Strike. Fire Blast albo Armor 2. Zacznijmy może od Armora. Dobra, mamy kilka tur na to, żeby sobie poradzić z tym gościem. Zawalczymy w takim wypadku ponownie z Jakiem. Nie chcę, wiecie, się po prostu przemęczać. Wolę powoli szykować swoją postać. I tak, zaczynamy standardowo od rzutu kotem.
Jak kot już będzie rzucony, to teraz możemy counter w sumie zrobić. I tak nic lepszego nie ma. I na koniec kot. To innego, lepszego istnienia niż rzucanie kotami we wrogów. Dobra. Bandana, Swift i Armor. To nie? No dobra, nawet to weźmiemy. A, chyba to było coś na kształt żółżu, ale nie zdążyłem przeczytać, bo za szybko klikłem. Pomin. Okej. Okay. Co mamy? Fajne. Tylko wolałbym ten efekt przetrzymać, powiedzmy, na starcie z nim. Okej, Śnieżka. No nie wiem, czy walczyliśmy już wcześniej z czymś takim, ale widać, że jest dosyć mocno magiczny. Okej, kolejna Śnieżka. I kolejna Pocimiętka. Teraz akurat kontra, idealnie, 4 obrażenia w niego i blokada. Teraz szarże, dobra. A to po prostu rzucimy się na niego. Na końcu drapniemy i tym samym wygramy. Chyba nawet bez rzutu kotem, co jest super, po prostu sukcesem, dobra. Teraz co tu mamy? A tego nie mogę usunąć. To bym szczerze mógł wziąć, bym miał Swifta 4. Dobra, już prawie 2 czwórki. Aha, tak, tak, on tam się żuje i się cieszy. A mniejsza, aha. Okej, jakiś tutaj taki bałwan. Oczywiście, że z nim was walczymy. Okej, chyba go nie znam. A może znam? Ja w sumie już nie kojarzę, ale to jest strasznie wredne. Patrzcie, jeśli mu się to uda, a niestety mu się to uda, to nie będziemy mogli atakować. Masz, Scotta, dziadu. Teraz nie mogę atakować. Super, no to akurat się zdrzemniemy. To nie są drzemki, to jest koci miętka je łopie jedna, nie? Jakaś drzemka. Ciągle nap, czy tam zamiast nap. Okej. Okay. Panie wszystkiego i dobranie karty? Nie. A też takie są tracić i wtedy. Zaryskuję, rzucę kotem. Okej, okay, straciliśmy bounce, czyli w sumie chyba najlepszy, co mieliśmy stracić. Okej, okay, blokujemy wszystko, dobieramy kartę, super. Glacier, czy jest? To koniecznie, żebym się tym przejął. Nie. Więc po prostu bijemy, zabijemy i tyle. W temacie blokujemy niestety pojedynczy tak, 2 karty. I drapnięciem dobijamy. GG easy, po prostu. I teraz tak, tutaj jest Heista. O nie, nie. Heista, chcielibyśmy takie rzeczy, to nie. Arcane jedynka, dobra, no zawsze coś. Mamy 5 tur. Chyba nie zdążę mi tak do niego dojść, niestety. Powiedzmy, że przynajmniej tak to zrobię. Tak. Ach, naprawdę wymagają dużo rzucia. Teksty są naprawdę niepoważne. Ale akurat tutaj tego mogłem się spodziewać, w końcu cała gildia jest dosyć niepoważną. I dobra, idealne po prostu kontry dla jego stracha. O fear. Na razie nic, potem będzie 2 obrażenia, no i to od razu podmieni. Następne uderzenie będzie miało 4 obrażenia. Więc powiedzmy, że zaczniemy od czegoś takiego pięknego. Teraz użyjemy czegoś takiego pięknego. No i to jest po prostu to. Dobra, czy mam tutaj coś wystarczająco dobrego? A, zaczniemy od Shifta. Jeszcze więcej kart. A teraz mógłbym zrobić Repela, tylko czy ma to sens? Nie, Katnip wystarczy. Ponownie Katnip. Teraz mogę zrobić Repela, bo idealna sytuacja. I dobra, teraz counter. Na 1 000 000 obrażeń. I prawie się udało, więc wystarczy zarzucić Fleetwooded i GG, wygraliśmy. Dobra, teraz czy jest coś do wymiany dobrego? A, stracimy Mindstrike'a, dostaniemy Shield Walla i więcej życia, czyli dostaniemy... tego Basht, czy Basht jest potrzebny? Wiecie co, weźmiemy po prostu to. No, dobra wymiana. Moim zdaniem. I dobra, 15 na 15, czy udało się wszystko, teraz tylko jego pokonać i... fajnie by było jeszcze zdążyć dojść do tego, tamtego, no... arcyweganina, ale... obawiam się, że jednak nie zdążymy. Więc, no... nie przejmując się tym wszystkim. Zażywajmy tą kocimiętkę i... po prostu walczmy ze złem tego świata, rzucając koty.
dobra, to będzie conceal tylko, więc nie jest aż tak źle. Conceala przeżyję. Teraz od czego by tu zacząć? Counter i repel nie mają sensu. Zacznijmy od Fire Blasta. I zakończymy wszystko Fleetfooted, w tym samym po prostu unicestwiałem go tylko bez problemu. Jeśli chodzi o przedmioty, nie ma niczego, co bym chciał wymienić, więc skip. Tutaj, czy jest coś dobrego? Nie, jest dużo tracę. Tutaj tracę dwa życia, więc nie. Tutaj tracę za dużo, więc skip. I no niestety, nie zdążymy w dwie tury do niego dojść. Bo to sobie zepsułem, chyba nawet nie da się tam teraz nic dostać. Trudno. Po prostu zobaczymy, jak on sobie poradzi z nami. I miejmy nadzieję, że go pokonamy. Dobra, to było wspaniałe. Znowu klikłem niepotrzebnie. Dobra, Finer. Odrzucasz kartę, jeśli to się uda. A szkoda repelant to rzucać po prostu. I tak, zaciągnę repela, super. Okej, scratch. Niedobrze. Katnip. Okej, wydaje się być słabiakiem. Gorzej tylko, że no. Nie mamy niczego sensownego. O, patrz, on ma skupa, tylko do niego skup jeszcze kradnie kartę. Period was cool. Albo zanim było chłodne, albo zanim to było modne. Tam takie fajne, mniejsze. Zamraża, dobra, niebezpieczne, ale... Tak, shift, żeby dobyć kartę. Bo wiecie, zdobywanie kart moim zdaniem jest najistotniejsze, no nie. No nie, Avalanche, nienawidzę tego. To jest po prostu zabijacz każdej rozgrywki. Oj, niestety trzy we mnie. Okej, okej. Ugramy to dzięki Shield Wallowi. Patrzcie, to stoi, Fleetfooted. I jest. O, obiecuję, że dasz mi na kompost. Dostaliśmy marcheweczkę i... Coś jeszcze? It's really just quite surprising. Aren't Dungeoneers just cannon fodder? But against all odds, they keep surviving. They're so dumb. Why even bother? Okej, okay. Sprinkle Canyon i jakiś Ice Baby. Ice Baby, okej, okay, dobra. Jezu, jakieś suchary tu i lecą. Ale wow. Dało się. Dobra. Aż tutaj ta ściana jest w sumie coraz to rozleglejsza. Szkoda tylko, że tak daleko od siebie rozrzucałem te rzeczy, ale dobra. No więc jej, udało się. I nie wiem, co więcej dodać, po prostu... Podobnie odcinek wyszedł w miarę krótki, no ale macie dwa dni, więc jak mówiłem ostatnio, tak powiem teraz, nie mam po prostu czasu na robienie samych odcinków 40+, więc no, mam nadzieję, że to zrozumiecie i cóż. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, w następnym epizodzie naszym bohaterem będzie nasz Bruiser. I cóż, jak mówiłem, to tyle, dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, hej, hej!